Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to najlepsza, zdecydowanie, no może oprócz Pazdana, najlepsza karta w historii Ekstraklasy. Było aż specjalnie jej zrobiło SBC dla tej karty, to coś to musi jednak znaczyć, tak? OGGO 73 tempo, 89 podań, 82 strzałów, 86 fizyki. No, sami widzicie, jakie ma staty, tak? Coś niesamowitego. Jak sami możecie się domyśleć po tytule, w sumie, co już będę dalej, nie będę dalej opisywał. Napastnik, bo obok niego jest Guillermo, bo obok niego jest Mertens, cały skład głównie z Ligi Włoskiej. I spróbujemy zagrać FUT Champions. No, nie wydaje mi się, żebym cokolwiek zdziałał FUT Champions, bo możliwe, że to wiem, może bym wywalczył tego Marquinhosa, bo to nie jest moje konto. To jest konto od widza, od Maćka Wysokińskiego, za które bardzo mu dziękuję, bo sam niestety nie mogę zrobić tego GG, ponieważ mam jakieś, nie wiem, 2000 końców prawdopodobnie na koncie. Co jest zmienia faktu, że spróbujemy coś tu zagrać. I nie zapomnij, żeby... O Jezu, aż mi coś tu szczykło. Nie zapomnij, żeby stawić łapkę w górę i spróbuj wbić mega dużo łapek. Na przykład 87, ale na przykład pomnożone przez 87. Nie wiem, ile to jest, ale może być mniej więcej coś ten typ. Także myślę, że możemy lecieć do pierwszego spotkania na dzisiaj i... zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chyba nie ma żadnych wymagań z tego, co pamiętam, więc nie powinno być żadnych, żadnych problemów. Dobra. To myślę, że możemy lecieć do pierwszego spotkania. No i lecimy. Mamy pierwsze spotkanie na dzisiaj. Jak to wygląda? Całe FC Köln, co jest, to jest dziwne, ale okej, co kto woli. Ja nie będę mówił, co jest dziwne, bo mam Odzidzie na napastniku, także nieważne, nic nie mówiłem. O Jezu, kamera jest źle ustawiona, dobra, mam nadzieję, że jakoś tu przeżyję. Pyk, Odzidzia, pierwszy byłem do Guillermo, który ma 4 gwiazdki, warto o tym pamiętać. Myk, fuck, nie, to nie tak miało być, okej, nieważne. Jezu, ale dziwnie się gra na tej kamerze, serio. O nie, Manolas, nie, idź sobie, dobrze. Wybij, Manolas, nie! Dobra, Guillermo, zagrałem do Nainggolana. Ten tu widzi Odzidzie, dobrze teraz, dobrze, leć Odzidzie. Aleksandro, nie tu tutaj droga. Okej, okay, Rize, dośrodkowanie, proszę wy... Manolas, nie rób mi tego, proszę wybić piłkę. No co to ma znaczyć, łap? Boże, szczęsny. Spokojnie. Taki nawet dribbling, okej, okay, zejdźmy jeszcze teraz w tej stronę. Dobrze, tak jest, okej, okay, leć Odzidzie, dobrze, dobrze. Zejdźmy teraz na lewą stronę. Dobra. Mertens, Odzidzia z główki, no nie. Okej, Odzidzia, dobrze, leć, tak, Mertens, dobrze, Odzidzia, tylko leć już po lekarne. Dobrze, Odzidzia, no to jest Guillermo. Dobij może Guillermo, no ktokolwiek może. Nie wiem, Mertens z główki, co tu się stało, nie mam pojęcia. Pierwsza bramka, Mertens. Ta akcja była tak głupia, że nawet nie wiem, jak ją opisać tak naprawdę. No najpierw Mertens, Odzidzia, Guillermo, dramat, istny dramat. Nieważne, jest 1 do 0, to jest w sumie ważne. Nieważne, ale to jest ważne. Dobra, nie wiem już co mówię, co nie zmienia faktu, że jest 1 do 0. Szkoda, że Odzidzia tego nie wykorzystał, no ale... Ale nieważne. Fuck, nie, to tak nie może się skończyć. Dobrze, nie wiem, gdzie ta piłka poleciała, ale jest rożny. I pyk. Ale piękny ślizg, tak jest, Guillermo, zagranie do Odzidzi. Odzidzia, dobrze, uderz sam. To będzie longshot, Odzidzia broni teraz bramkarz, który nawet wiem, jak się nazywa. Dobra, dobra, próba mimo wszystko, dobra, będzie to środkowanie. Odzidzia o foul z rożnego. I z główki, ktokolwiek to... Gol? Dobra, wpadło, 2 do 0, powiedzmy, że to jest taka... Taka mała asysta od Gigi. No wiadomo, nie było to do końca jego zagrania, bo było, nie wiadomo nawet, co się stało w tym polu karnym. 2 do 0. No. I mamy chyba pierwszy mecz tak w miarę w garści, ale lepiej tak nie mówić, bo wiadomo, zwykle jak to się kończy. Clemens, prawa strona, niebezpiecznie do środka. Wybij! Halo! Co to? Znaczy, wybij piłkę? Źle. O kurde, bardzo źle. Nie, to jest gol chyba. Broni Wojtek, co tu się stało? Ja byłem pewien, że to już wpadnie do bramki tymczasem. Nie! Biegnij! Mertens! Chyba takie złe podanie, ale dobra, niech biegnie. Olkowski, to jest czerwona kartka! Nie. To nie ma innej możliwości, to było już sam na sam. To była na pewno bramka od Gigi. To jest czerwone, to nie będzie czerwona, nie. Serio. Tak jest, czerwone, ja już widzę. Pyk! Żegnam pana. I damy wykonać tego wolnego od Gigi naturalnie. Wiem, że pewnie ma słabe statystyki, jak. No, powiem wam, że. Tak wiecie, dobra. Odzidzia, 38 metrów, dobra. Pyk. Ok. Dobra. Golan tu jest Odzidzia, nie ma spalonego? Chyba nie ma. Nie ma spalonego! Trzeci gol w tym meczu. Pierwsza bramka Odzidzi. Wreszcie, naprawdę wreszcie, bo nie wiem, ile czekałem, aż w końcu będzie miał tę sytuację, żeby wstrzelić bramkę. Fantastycznie, teraz się uwolnił. Nie było spalonego, a myślałem, że był, także ok. Jest jakiś plusik.
Pierwsza bramka od GG, 3-0. Okej, okay, drożny, tylko proszę to wybić. Guilherme. Modeste, idź sobie. Nie, Sandro, weź go tam skasuj, dobrze. Dobra, koniec pierwszego spotkania, 3-0. Jedna bramka od GG i powiedzmy, że taka mała asysta z jego strony również wystąpiła, także całkiem dobry występ. Nie wiem, jaka ocena tam będzie u niego, myślę, że tak z 8 coś? 8-1, z owiekiem meczu Manolas i Chiellini, nie wiadomo dlaczego. Dobra, dolecimy do ćwierćfinału, na razie mamy czyste konto. Okej, okay, mamy kolejnego zawodnika, kolejnego przeciwnika i tym razem Sigurdsson, jest Son, Kante, Loris, Smalling. Okej, okay, jeszcze jest Bardi, żeby było śmieszniej, dobra. Gigiofo, dobrze, teraz ograł Yaya Touré, to jeszcze nie koniec i jeszcze ograł Sigurdssona, żeby było śmieszniej, okej. Okay. I znowu ograł Sigurdssona, to może być ta akcja. Dobra, jednak nie. Guilherme, muszę teraz ładnie zejść na tę nogę, dobrze, ale świetne zagranie Peresza. Znaczy, Guilherme, Peresz, Odzidzia musisz... Dobra. Nie, Jamie Vardy, Manolas i Teolo. O nie, Jamie Vardy atakuje, tu jest jeszcze Luke Shaw, o nie, Chiellini. Nie, ograł Chiellini. Wybij. O, to było niebezpiecznie. Słabszy, no tak sobie dał radę z Shawem, co tu się stało? Guilherme. Dobra, to idzie do Mertensa, trudno. Nie! O Jezu, to był strzał. To było głupie. Dobra, Nainggolan. Guilherme, Mertens, ten zagrywa do Guilherme, fantastyczna wymiana podań. Mertens lewa. Jest! Jak to wpadło? Co tu się w ogóle właśnie stało? Znaczy, wydaje mi się, że był rykoszet, bo jest chyba niemożliwe, żeby to wpadło bez rykoszetu, ale naprawdę akcja bardzo ładna, wykonanie Guilherme i Mertensa. Ale by chyba ta Smalling tak smyrnął tę piłkę, że tak powiem, no ale okej, okay, ważne, że wpadł do bramki. Mamy 1-0, gol do szatni, tak jest. Musi teraz lecieć sam, Odzidzia nie ma może sporo tempa, ale Odzidzia, ale się przetarł Odzidzia, lewa noga! No nie, to była ta akcja. Nainggolan, aż teraz łatwo to robi, Nainggolan strzał, o, ależ uderzenie, kolejna bramka w tym meczu, no Odzidzia się chował, po prostu się chował, tak? Jak chcę go znaleźć, on tam ucieka na prawe skrzydło, to wykorzystam to uderzenie, no lepiej mieć jednak tę przewagę dwubramkową. Sigurdsson, źle, oj, bardzo źle. O, dobrze. O Jezus Maria, Chiellini, nie! Co ten Szczęsny? Na razie mamy ciągle czyste konto, tylko przypomnę, bo to co robi póki co Szczęsny to jest naprawdę niesamowite, tylko trzeba wybić tę piłkę, nie mówię, czemu Mertens go tam kryje, dobrze, mamy wyrzut z piątki, o lola. Co się dzieje w tym meczu? Masakra. Dobra, Mertens. Genialne teraz zejście, znowu świetnie Mertens, to jest wypracowana akcja dla Odzidzi. Trzeba teraz ominąć Shawa bodajże. Dobra, Odzidzia sam. Odzidzia! Tak jest! Odzidzia! Fantastyczne wykończenie, genialny strzał. No i po raz kolejny bramka na 3-0. Ale to uderzenie było fantastyczne, serio. Tak jak wykończenie było też genialne. Druga bramka w dzisiejszym odcinku. No, praktycznie nikt go nie atakował. Obrona totalnie się pogubiła. Sfałsza Odzidzia. Pod poprzeczkę, 3-0. Koniec, moi drodzy, koniec spotkania, 3-0 po raz kolejny i po raz kolejny czyste konto, także naprawdę coś niesamowitego, bo no skład nie jest może na miarę takich kwalifikacji, no bo jest Guilherme, jest Odzidzia na napastniku, co jest w ogóle dziwne, ale mamy kolejny wynik 3-0, dobra, no to lecimy do półfinału w takim razie. Okej, okay, kolejne spotkanie, to już jest półfinał, także... całe Premier League z Gabiadinim, Wants to Watch na napadzie, okej, okay, tylko jeszcze jest Batland na bramce, także no niezbyt to wygląda obiecująco, ale okej, okay, spróbujmy. To może być szybka bramka, Odzidzia, fantastyczne przyjęcie, ale to jest lewa noga, ale spróbujmy, jest strzał, kurde, broni teraz. No Batland, no ale lewa noga, no to trzeba pamiętać, że lewa noga u Odzidzi to jest no niezbyt dobry pomysł. Błąd przeciwnika, Odzidzia tu jest zagrany do Mertensa, Mertens, czy to może być znowu otworzenie wyniku przez niego, Mertens? Otóż nie. O, no normalnie jak Odzidzia, identyczny strzał. Ależ teraz świetnie Odzidzia, musisz sam, lobem. Jest, leć, jest! Myślałem, że to już nie wpadnie, myślałem, że obrońcę wbije. Wreszcie otwierał wynik Odzidzia OFO, bo naprawdę, zwykle strzelał bramki tylko na 3-0, jak już było praktycznie po meczu. Fantastyczny lobik. 1-0 otwiera wynik Odzidzia w półfinale kwalifikacji o Marquinhosa, także dosyć ciekawe, trzeba to przyznać. Dobra, 1-0. Nie! Serio, 1-1. Kurde, tak długo się utrzymywał już te czyste kąty, miałem nadzieję, że się uda, ale no, taki gol... No myślę, że można było tego uniknąć, no ale trudno, no niestety czasu już się nie cofnie. 1-1. Emre Can, prawa strona, niebezpiecznie Gabiadini. Nie, wybij, proszę. Ja pierdzielę, to jest karny. Mertens, sam, musisz. No jak?
Spójrzmy, Mertens. Niebezpieczny. Teraz zejdźmy do środka. Co jest? Ja faulowałem! Jakim prawem, skoro robiłem berbatów spina? Boże, ale ta gra jest niecodzienna. Jezu, Peresz, kocham cię. Nie, nie, nie! Cholerny Mertens, Boże. A dwa sama, to będzie nas ostatnia akcja sama, czy może być to akcja asa? Guilherme, tu widzi Odzidzie, to jest ostatnia na pewno akcja w tym meczu, a nikogo w polu karnym nie ma, dałem super ofensywny. Odzidzia, dośrodkowanie, dobra, nie ma spalonego. Co tu? Nie, 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 nie. Koniec meczu, ja pierdzielę, serio. Mieliśmy dwa mecze z rzędu, czyste konto, w ostatnim dopiero 2-1. Boże, naprawdę szkoda, bo spora była szansa, żeby dojść do tego finału, ale... No nic, ostatecznie z tego co pamiętam... Trzy... Guilherme z zawodnikiem meczu. Trzy mecze, trzy bramki od Gigi, także nie ma tragedii. Nie ma tragedii jak na napastnika, bo przypomnę, że nie graliśmy meczu towarzyski, tylko kwalifikacje bo Champions, także to jest jednak inny poziom. Rozwaliłem słuchawkę z tego powodu. Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że oczywiście wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.